Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbuk.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. BCV. Panie Stanisławie, nasz skarbie narodowy. No to nieprawda, skarby narodowe to dwa były takie. Jeden to Władysław Bartoszewski, a drugi to drogi Bronisław, czyli Bronisław Geremek. Ja tu nie pretenduję do takiej godności. Magdalena Albright mnie nie wymieniła wśród tej dwójki. Ale czytam dalej. Z utęsknieniem czekam na pana komentarz dotyczący wystąpienia ministra Kierwińskiego na obchodach Dnia Strażaka. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i długich lat życia. Proszę Państwa, no więc to komentarz będzie krótki. Przy okazji wystąpienia pana ministra Kierwińskiego na obchodach Dnia Strażaka objawiła się w Polsce nowa jednostka chorobowa. Pogłośność jasna, no i tutaj konieczne będzie tu zwołanie konsylium weterynarzy, żeby to wszystko opisali, tę pogłośność jasną, bo to druga taka przypadłość dygnitarska po chorobie filipińskiej. Jak pamiętamy, choroba filipińska dotknęła pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, rzuciła mu się nie tyle może na szyję, co na goleń. No i widzieliśmy, cała Polska widziała, jakie straszne katiusze tam przechodził pan prezydent Kwaśniewski. No a pan Kierwiński doświadczył na sobie skutków pogłośności jasnej. To też trzeba będzie tę jednostkę chorobową tu szczegółowo opisać. E2RDS85. Mistrzu Stanisławie, na wstępie muszę panu powiedzieć, że zyskał pan wymiar biblijny. O, kiedy puściłem jeden z pana filmów rasowym tuskoidom, to oni zatkali sobie uszy i poczęli wyć jak poganie przed świętym Szczepanem. No jacy poganie? Żydowie przed świętym Szczepanem zatkali sobie uszy i podnieśli krzyk. Nie tyle poczęli wyć, tylko podnieśli krzyk. Tu czytam dalej. Dobrze, że nie było kamieni, bo utraciłbym telefon. Teraz pytanie. Czy zgadza się pan z tym, że fizyka jako nauka jest częścią filozofii? Newton studiował filozofię przyrody i którego fizyka uznaje pan za najwybitniejszego? Miliona czytelników, widzów życzę. Dziękuję bardzo. No, mój stosunek do filozofii jest znany. Ja nie uważam filozofii za naukę. Filozofia była nauką jeszcze w starożytności, bo to była synteza mniej więcej całej ówczesnej wiedzy. Później to już było niemożliwe. I teraz filozofia polega na tym, że filozofowie opowiadają nam o sobie, o swoich urojeniach, o swoich lękach, o swoich tam sympatiach, antypatiach. To nie jest żadna nauka. Tyle tylko, że to ma pozór nauki, bo oni się z tego doktoryzują, habilitują, tam profesury uzyskują. No i biedni studenci myślą, że to wszystko naprawdę. A tak naprawdę to nie jest żadna nauka. Natomiast fizyka jak najbardziej jest nauką i moim zdaniem fizyka właściwie... Filozofia nie odpowiada na żadne pytanie, natomiast fizyka odpowiada na bardzo wiele pytań. W niektórych przypadkach stawia znaki zapytania, no ale to jest nauka. Na czym polega nauka? Że dochodzimy do pewnych konkluzji, które następnie weryfikujemy, a w przypadku filozofii taka weryfikacja jest niemożliwa. W związku z tym filozofia nie jest żadną nauką. Piotr Kasprzyk. Witam panie Stanisławie. Zarówno pan, jak i choćby Janusz Korwin-Mikke czy Witold Gadowski, jesteście panowie przez wiele lat publicystami bądź politykami, a przede wszystkim komentatorami życia politycznego. Trafnie interpretujecie panowie prawdziwy interes naszego kraju, surowo, lecz mądrze oceniacie realia. Dlaczego choćby UPR nie osiągnęła sukcesu? Dlaczego pana zdaniem Polacy jako wyborcy cały czas wybierają obozy antypolityczne?
polskie. Przecież mimo właściwie przygotowanej alternatywy zawsze są opcje propolskie. No to prawda, zawsze są opcje propolskie, ale większość Polaków niestety wybiera opcje antypolskie. A dlaczego? A dlatego, że pozostają pod wpływem propagandy. A propaganda robi z ludzi, no, pozbawia ich, że tak powiem, autentycznego myślenia, tylko to oni zaczynają, nie myślą samodzielnie, tylko myślą przy pomocy tego, co im tam ktoś podsuwa. No a tutaj nikt nie jest zainteresowany, żadne inne państwo nie jest zainteresowane tym, żeby w Polsce powstał zalążek jakiejś siły. Tylko odwrotnie, żeby, bo jaka jest definicja państwa silnego? To jest takie państwo, którego sąsiedzi są od niego słabsi. To takie państwo jest silne. A jeżeli jest odwrotnie, to takie państwo jest słabe, jeżeli jego sąsiedzi są silniejsi od niego. W związku z tym nasi sąsiedzi, i bliżsi, i dalsi, są zainteresowani w tym, żeby w Polsce nie powstał zalążek żadnej siły. I niestety większość Polaków biorących udział w poszczególnych głosowaniach, w poszczególnych kampaniach wyborczych, słucha się raczej tych przedstawicieli, że tak powiem, żeby nie użyć słowa agentów państw trzecich, i dlatego opowiada się za interesem antypolskim, a nie interesem propolskim. Fidelis. Dzień dobry, panie Stanisławie. Przede wszystkim chciałbym pana pozdrowić i życzyć długiego życia w zdrowiu, a pytania, które chcę zadać, odnoszą się do księdza Waldemara Chrostowskiego. W jakich okolicznościach stanął pan w obronie księdza? Czy miał pan możliwość osobiście poznać księdza Waldemara? I ostatnie pytanie, czy czytał pan książki księdza Chrostowskiego, w szczególności chodzi o książkę Kościół, Żydzi, Polska. Jeszcze raz zdrowia, panie Stanisławie. No, ksiądz Chrostowski był uczestnikiem takiej komisji, tam, która skupiała chrześcijan i Żydów, i przekonał się, że ta komisja po prostu tańcuje tak, jak jej Żydzi zagrają. W związku z tym wycofał swój udział, no i wtedy był atakowany przez rozmaite Judenraty, Gazety Wyborcze i inne tam, innych takich filosemitów, nie mówiąc już o tych, że tak powiem, żydofilach zawodowych. No i tam nie pamiętam, żebym tam specjalnie księdza Chrostowskiego bronił, bo on sam się dobrze bronił, ale no, ten jego gest wzbudził moją sympatię, bo rzeczywiście on tam zaczął ujawniać sporo tak zwanych wstydliwych zakątków. Książek księdza Waldemara Chrostowskiego nie czytałem, także no, powinienem, ale no, trzeba mówić prawdę, więc mówię prawdę, że nie czytałem. Matejerba, Jezu kochany, jeszcze trochę bym się pomylił. Dzień dobry, panie Stanisławie. Kiedyś na jednym ze spotkań wspomniał pan, że Izrael rozładowuje potencjał państw ościennych, żeby czuć się bezpiecznie, wysyłając młodych, gniewnych do Europy, żeby tu robili zadymy. Jak to się ma do ustawy 431 i przejęcia mienia? Po co ich tu wysyłają, skoro w przeszłości chcą wylądować na miękkim materacu z 300 miliardów USD, by znowu być otoczonym przez nieprzyjazną ludność? Pozdrawiam i dużo zdrowia. Proszę pana, no Żydzi robią błędy też. Żydzi też robią błędy. To nie znaczy, to, że oni są sprytni, to nie znaczy, że nie robią żadnych błędów. Największym ich błędem to jest to, że oni nie wiedzą, kiedy się zatrzymać. No a potem bywa za późno. Potem bywa tak, że trzeba ich chować po piwnicach. Także, ale ja nie, jeśli dobrze pamiętam to, co ja mówiłem na spotkaniach, to nie wspominałem, że Izrael rozładowuje potencjał państw ościennych, żeby czuć się bezpiecznie, wysyłając młodych, gniewnych do Europy, tylko że to Stany Zjednoczone rozładowują w interesie bezcennego Izraela potencjał państw ościennych, wskutek czego oni uciekają do Europy. No, to
tu rzeczywiście Izrael może mieć kłopoty, no ale dlatego właśnie, wie pan, Żydzi nie są, że tak powiem, tacy mądrzy, jak za jakich się ich uważa. Oni są tylko sprytni, a to nie jest to samo. Damian K. Witam. Jak w Niemczech po II wojnie światowej wyglądała sprawa z elitami? Czy naziści stali się dobrymi na potrzeby poszczególnej strefy okupacyjnej, czy też to były zupełnie nowe osoby? I drugie krótkie pytanie. Jak pan uważa, czy w interesie Polski jest wygrana Donalda Trumpa? Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. Dziękuję za pozdrowienia i życzenia. Jeśli chodzi o nazistów, no to w amerykańskiej strefie okupacyjnej trzeba było się szybko przeprosić z nazistami. Tam przeprowadzili wprawdzie taką denazyfikację, ale szybko się przeprosili, dlatego że no, trzeba było reaktywować państwowość niemiecką, a to nie było nikogo innego pod ręką, tylko właśnie naziści. Bardzo dobrym przykładem jest generał Reinhard Gehlen. On w czasie wojny kierował taką komórką wywiadowczą Fremde Heere Ost, czyli Obce Armie Wschód. I tam to się w polskiej nomenklaturze to się nazywało Organizacja Gehlena. I Niemcy się wprawdzie wycofywali tam na zachód, ale Gehlen zostawiał tam członków tej swojej organizacji, którzy byli dobrze zakonspirowani. W związku z tym Amerykanie go przejęli, bo on tam jakieś grawamina na nim wprawdzie ciążyły, ale to wszyscy na to przymknęli oczy. I generał Gehlen organizował, jak już Amerykanie się zdecydowali na reaktywowanie państwa niemieckiego w 1949 roku, to generał Gehlen organizował wywiad Bundeswehr. Także tak. A jeśli chodzi o te, czy wygrana Donalda Trumpa? No, przekonamy się. Wygrana Józia Bidena nic dla Polski z całą pewnością nie przyniesie, bo Józio Biden to jest, wiadomo, Józio Biden. Natomiast Donald Trump też prawdopodobnie nie powinniśmy się zbyt wiele po nim spodziewać, ale no, być może, że jakaś odmiana by nastąpiła. W związku z tym ja jeszcze jeden taki argument bym tutaj wyciągnął, a może poszlakę, ponieważ Gazeta Wyborcza strasznie tam krytykuje Donalda Trumpa i chętnie by go utopiła w łyżce wody, to we mnie to budzi odruch sympatii do Donalda Trumpa. Także tak to sobie to tłumaczę. Iwonka. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy pojechałby pan na spotkanie z Polakami na Białorusi, gdyby dostał pan zaproszenie? Serdecznie pozdrawiam i dużo zdrowia i wytrwałości życzę. No zaproszenie to nie wszystko. Musiałbym jeszcze wizę dostać. Być może, żebym dostał. Więc pojechałbym. Oczywiście, żebym pojechał. To dla mnie byłaby to częściowo podróż sentymentalna, zwłaszcza gdybym mógł na przykład pojechać do takiej miejscowości Połoczany, bo w tej gminie Połoczany to mój ojciec przed wojną, to był powiat Młodeczański i w tej gminie Połoczany mój ojciec był nauczycielem tam zaraz po skończeniu seminarium nauczycielskiego w Borunach, także tam opowiadał mi o różnych rzeczach, także taką podróż sentymentalną, jeśli oczywiście miałbym możliwość, to bym chętnie robił przy tej okazji. Mroczek. Pytanie do pana Stanisława. Dlaczego Unia Europejska tak nienawidziła PiS-u, jak PiS robił wszystko tak, jak chce Unia i europosłowie PiS-u głosowali, jak Unii się podoba? No dlatego, że PiS według mojej ulubionej teorii spiskowej jest ekspozyturą stronnictwa, czy był ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego.
podczas kiedy Volksdeutsche Partei, czyli Platforma Obywatelska, jest ekspozyturą stronnictwa pruskiego. No to nic dziwnego, że Unia Europejska, w której dominuje tutaj Reichsführer i Ursula von der Leyen i niemieckie owczarki, które tam oblazły wszystkie unijne instytucje, no to PiS programowo nienawidzi, natomiast Hołubi właśnie ekspozyturę stronnictwa pruskiego. Pani Halina Wojczak. Co pan sądzi o nowym systemie kształcenia lekarzy w prywatnych szkołach zawodowych, na przykład w Kaliszu, Wałbrzychu czy Koszalinie, gdzie nie ma klinik ani lekarzy z tytułami naukowymi? Co w razie problemów ze zdrowiem? Czy nie lepszy będzie weterynarz, bo tam poziom nauczania jest wciąż wysoki? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za rozjaśnianie swoją erudycją i poczuciem humoru tej ponurej rzeczywistości. No, ja mam też bardzo poważne wątpliwości, czy poziom kształcenia lekarzy w tych takich prywatnych szkołach zawodowych będzie dostatecznie wysoki, żebyśmy mieli do nich zaufanie. Obawiam się, że może tak nie być. Dlaczego tak się obawiam? No, oglądam czasami taki program na Discovery pod tytułem Obcy wewnątrz nas. To jest program poświęcony tam rozmaitym przypadłościom medycznym. I co jest wspólne dla... To jest program o amerykańskiej służbie zdrowia. Wspólne jest to, że w każdym przypadku lekarze koncentrują się na tym, żeby przeprowadzić możliwie jak najwięcej badań na pacjencie. Czy on to przeżyje, to jest inna sprawa. Czasami nie przeżyje i nie zdąży. No to ale wtedy przynajmniej nikt nie może zarzucić lekarzowi, że nie zlekceważyli jakiejś procedury. Bo w Stanach Zjednoczonych, no niezależnie od tego, że tam mogą medycynę kończyć tacy lekarze, którzy dobrze grali w futbol amerykański czy w koszykówkę, no to tam oni się rzeczywiście muszą koncentrować na procedurach, bo tam z tej medycyny to bardzo możliwe, że niewiele im w głowie zostało. A w dodatku w Ameryce i u nas też zaczyna tak być, coraz większego znaczenia nabierają prawnicy. I jeżeli prawnicy, szczwani adwokaci, przyłapią takiego lekarza, że to przeprowadził 100 badań, ale setnego pierwszego nie przeprowadził, no to będzie musiał bulić odszkodowanie dla rodziny tego pacjenta. A jak tam przeprowadził wszystkie 101 procedur, ale pacjent tego nie przeżył, już nie zdążył, no to nic mu nie grozi, bo jak mu udowodnią prawnicy, że on postawił fałszywą diagnozę, jak on jeszcze nie zdążył postawić diagnozy, bo nie zdążył wszystkich badań przeprowadzić, wszystkich procedur, no to nie będą w stanie mu postawić zarzutu, że fałszywie zdiagnozował pacjenta. No i tyle. Dlatego jest możliwe, że w razie problemów ze zdrowiem nie lepszy będzie weterynarz. Lepszy może być, bo tam poziom kształcenia jest wysoki. No, jak weterynarz się pomyli, znaczy weterynarz przede wszystkim nie może spytać swojego pacjenta, co go boli. I czy tam przypadkiem, co ja tu ostatnio i tak dalej, to on tego mu nie powie. I weterynarz musi sam tego wszystkiego się domyślić. No więc myślę, że jak mu ten pacjent powie jeszcze, co go boli i tak dalej, no to weterynarz może poradzić bez żadnych trudności. I tą deklaracją zaufania do weterynarzy kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapitalbook.pl.